Dagmara Moranowska, witam serdecznie. Warunki pogody nad Polską kształtuje teraz układ wysokiego ciśnienia i niestety płynie do nas masa chłodnego i wilgotnego powietrza. Ale ten spadek temperatury potowarzyszy nam jedynie dziś i jutro od soboty będzie już cieplej. Początkowo w nocy na przeważającej części kraju zachmurzenie umiarkowane. Jedynie na wschodzie, na północy oraz w centralnej części tutaj zachmurzenie duże z opadami deszczu. Możliwe są także burze. Na termometrach niewiele, bo od 3 do maksymalnie 4 stopni na północy do 5 na przeważającym obszarze kraju. Wiać będzie słabo i umiarkowanie z kierunków zmiennych. W ciągu dnia w całym kraju zachmurzenie umiarkowane z licznymi rozpogodzeniami i przejaśnieniami. Popada jedynie na Podlasiu, ale to dopiero w godzinach popołudniowych. Na termometrach od 10 do 13 stopni maksymalnie na północy do 18 na południu kraju. Wiać nadal będzie słabo z kierunków zmiennych. Noc na Kujawach i Pomorzu dość pochmurna z zanikającymi opadami deszczu, a na termometrach od 4 do 5 stopni maksymalnie. Wiać będzie słabo z kierunków zmiennych. W ciągu dnia w całym regionie dość pogodna aura, na termometrach 13 stopni na północy do 15 na południu regionu, także całkiem wyrównane temperatury. Wiać będzie nadal słabo i umiarkowanie z południa i z zachodu. Na barometrach teraz niewielki spadek ciśnienia, jutro będzie 1006 hektopaskali. W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy może popadać deszcz, na termometrach od 7 do 8 stopni w nocy do 21 w ciągu dnia. W niedzielę zachmurzenie umiarkowane, ale już bez opadów. Na termometrach maksymalnie 10 stopni w nocy do 21 w ciągu dnia. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, rano na wschodzie opady deszczu od 10 do 14 stopni w nocy, w ciągu dnia nawet do 25. Także te chłodne dni nie potrwają zbyt długo. Do zobaczenia.